Dany jest szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności, minus 1 do potęgi n plus pierwszej podzielone przez n kwadrat. No i tu jest wypisana kilka wyrazów tego szeregu, prawda? Dla n równego 1 mamy tutaj 1 przez 1, czyli 1, potem jest minus 1 przez 2 do kwadratu, czyli minus 1 czwarta, plus 1 dziewiąta, minus 1 szesnasta i tak dalej. Prawda? I to jest przykład szeregu naprzemiennego, czyli naprzemian ma wyrazy dodatnie i ujemne, co jest tutaj zakodowane przez ten czynnik minus 1 do n plus pierwsze i to jest mnożone przez ciąg 1 przez n kwadrat. Teraz, ponieważ ciąg 1 przez n kwadrat jest monotonicznie malejący i ma granicę 0, to wiemy choćby z kryterium Leibnica, o którym była mowa w jednym z poprzednich filmów, że ten szereg jest zbieżny, wobec tego oznaczmy jego sumę przez s. Teraz spróbujmy jakoś zobaczyć, jak można w pewnym przybliżeniu obliczyć tę sumę, no i jak można oszacować błąd tego przybliżenia. Więc naturalnym sposobem na przybliżone obliczenie tej sumy, no to jest wzięcie skończonej ilości wyrazów. No więc powiedzmy, że w naszej sytuacji weźmy sumę pierwszych czterech wyrazów, nazwijmy to S4, no i wtedy, żeby oszacować błąd, to musimy jakoś oszacować to, co pozostaje, nazwijmy to resztą, o numerze 4, R4, czyli nasze S to jest suma pierwszych czterech wyrazów plus reszta. To teraz tak, ta suma to jest szybki rachunek, ile to jest S4? To jest tak, no wspólny mianownik. Wspólny mianownik to jest 9 razy 16. 9 razy 16 to jest 90 plus 54, 144, czyli tu mamy tak, 144 minus 4, to musimy pomnożyć przez 4 razy 9, czyli 36, potem jest plus 16 i minus 9, tak? Teraz 144 minus 36 to jest 108 i plus 7, czyli to jest 115. 115, 144. To jest ta suma. Dobrze, i teraz chcemy oszacować tę resztę. No i po pierwsze zobaczymy, że ta reszta jest większa od zera. No i teraz zachęcam Was do przerwania oglądania tego filmu i próby własnoręcznego, że tak powiem, pokazania, że ta reszta jest dodatnia, no poprzez przyjrzenie się tej reszcie i odpowiednie jakby rozstawienie nawiasu. No dobrze, no to zobaczmy teraz. Czyli jeżeli postawimy tutaj takie nawiasy, czyli pogrupujemy te wyrazy po 2, no to zauważymy, że tak, tu jest 1,25 minus 1,36, to jest dodatnie. Potem jest 1,49 minus 1,64, to też jest dodatnie. No i tak dalej. Widzimy, że jak tak pogrupujemy parami, to mamy sumę wyrazów dodatnich. No, ktoś może powiedzieć, że to R4 to jest taka suma takiego ciągu, czy też szeregu, czyli ciągu sum częściowych, granica. Wobec tego no, musimy zobaczyć, co się dzieje, jak urwiemy niekoniecznie tak parzyste człony, ale też jeżeli urwiemy na nieparzystym, no to też jest dodatni, dlatego że wtedy mamy sumę parzystych i ten na przykład. Tak? Czyli to, ten ciąg sum częściowych tego szeregu R4, bo to też jest szereg, no jest dodatni na pewno, czyli cała ta reszta jest dodatnia. Czyli rzeczywiście reszta jest dodatnia. No a teraz spróbujmy jakoś inaczej rozstawić nawiasy, żeby się przekonać, że ta reszta, możemy ją też oszacować z drugiej strony, z dołu. Czyli ta reszta to jest 1,25 minus 1,36. No właśnie, teraz ja troszkę inaczej rozstawię nawiasy, mianowicie postawię nawias tu, czyli będzie jest minus 1,36 plus 1,409, czyli będzie tutaj, mogę to napisać tak, prawda? O, czyli mam 1,25 minus 1,36 plus 1,409, no i widać, co się dzieje teraz, prawda? To ja postawię tutaj znowuż minus i otworzę nawias na następne dwa wyrazy. I następne dwa wyrazy to jest tak, minus 1,64, czyli tu będę miał w nawiasie 1,64 i potem jest plus 1,81, ale tu mam minus, czyli mogę napisać minus 1,81, no minus i tak dalej, następne wyrazy. I co teraz widzimy? Teraz widzimy, że w każdym z tych nawiasów znowuż jest liczba, która jest większa od 0. Wobec tego całość mogę napisać jako
1,25 minus, i tu mogę postawić taki duży nawias, no a w nawiasie te kolejne pary i postawić sumę. Prawda? Czyli tu jest 1,36 minus 1,49 i to jest dodatnie, potem jest 1,64 minus 1,81, też jest dodatnie i tak dalej. Prawda? Czyli widzę, że mam takie wyrażenie na tą resztę, że to jest 1,25 minus coś dodatniego. Wobec tego całość jest na pewno mniejsza niż 1,25. Zatem mamy na tą resztę oszacowanie przez 1,25. No i to jest oszacowanie przez, prawda, ta 1,25 to jest dokładnie ten wyraz. Pierwszy pominięty wyraz tutaj w tym zastąpieniu tej nieskończonej sumy przez sumę iluś pierwszych wyrazów, tutaj 1,25 to jest dokładnie pierwszy pominięty wyraz. Czyli mamy oszacowanie na tę sumę i z góry, i z dołu. No i w gruncie rzeczy tą metodą mniej więcej przy pewnym jeszcze jej dopracowaniu wykazuje się kryterium Leibnica, czyli to jest metoda dowodu, no bo ten ciąg sum częściowych widać, no tu jest R4, ale gdybym postawił R1, to bym miał R0 na przykład. Oszacowanie dokładnie w ten sam sposób mogę powiedzieć, że w ogóle ta suma jest ograniczona, prawda? Bo to jest suma, prawda? Jak tutaj rozstawię te nawiasy w całej tej sumie, to widzę, że mam dodatnie rzeczy i jest ograniczona przez pierwszy wyraz, czyli mam ciąg, który jest dodatni i ograniczony. Wobec tego on będzie zbieżny, jeżeli wykaże, że jest monotoniczny, wobec tego jeszcze coś tam by trzeba pokazać. No dobrze, ale to nie jest tematem tego filmu, czyli mamy oszacowanie z góry i z dołu na tę resztę, zatem możemy napisać, że suma naszego szeregu, co jest tak, 115,144 plus ta reszta numer 4 i na tę resztę mamy oszacowanie z góry i z dołu. Wobec tego wiemy, że z jednej strony ta reszta jest nieujemna, wobec tego tutaj mogę napisać 115,144, no a mniejsze równe od 1,25, czyli 115,144 plus 1,25. No, czyli widzę, że w ten sposób postępując, biorąc za S, przybliżając jako sumę pierwszych czterech wyrazów, no, otrzymuję tę sumę tego szeregu no, z dokładnością tam mniej więcej do 1,25, prawda? Czyli 0,04. No, a nawet no, wiem, że to S zawiera się w takim przedziale o szerokości 0,04. Teraz tak, no ktoś mógłby się zapytać, no dobrze, a jeżeli, co się stanie, jeżeli tutaj pominęliśmy, wzięliśmy S4, także pierwszy wyraz był dodatni. Otóż gdybyśmy zastąpili może to przez S5, czyli spróbujmy zrobić tak, że to by było, byśmy wzięli pierwszych 5, a to by było nasze R5, czyli R5. Co możemy powiedzieć o S5. No to R5 teraz się zaczyna od wyrazu ujemnego. No więc jeżeli ja to R5 może zapiszę w taki sposób, że R5 to jest minus, i tutaj postawię nawias, 1,36 minus 1,49 plus 1,64 minus 1,81 i tak dalej. I teraz porównam to moje R5 z R4. No to widzę, że jedyna różnica jest taka, że tu mam minus, prawda? Prawda? R4 się zaczynało od dodatniego wyrazu, no to tu mam taką sytuację dokładnie. Więc rozstawiając te nawiasy podobnie, wykonując podobne rzeczy, na to, co w nawiasie, to będę miał takie oszacowanie, że to jest pomiędzy 0 a 1,36. Ponieważ tu jest minus, to na R5... mam oszacowanie, że R5 jest na pewno mniejsze od 0, a większe od minus 1,36. Czyli znowuż tym razem R5 jest pomiędzy 0, 1,36, to jest pierwszy pominięty wyraz. Czyli niezależnie od tego, widzę, że moduł tego błędu, który popełniam, jest zawsze nie większy niż pierwszy pominięty wyraz. Czyli mogę napisać coś takiego, że R moduł, może moduł R, no w tej notacji Rn
gdzie Rn jest sumą wyrazów począwszy od wyrazu n plus 1, czyli możemy zapisać tak. S równa się Sn, czyli suma pierwszych n wyrazów plus Rn, czyli moduł Rn jest mniejszy równy od moduł An plus 1. No i An plus 1 to jest pierwszy pominięty wyraz. Pierwszy pominięty wyraz. No a nasz szereg, mamy szereg suma od n równego 1 do nieskończoności an, no gdzie an to jest szereg naprzemienny, czyli mamy minus 1 do n tej, powiedzmy tak, napiszmy, czy do n plus pierwszej, tak jak mieliśmy tutaj bn, gdzie bn jest większy od 0.